Witam serdecznie w półfinałach, Euro 2016. Pierwszy półfinał Portugalia-Walia, jak to zawsze miało miejsce. Regulaminowy czas gry 90 minut, 4 saszetki, gdyby była dogrywka, po jednej saszetce na jedną połowę i karne aż do skutku. Także żeby nie tracić czasu, zaczynamy. Portugalia, pogromca Polski, jeszcze pogromca to może dużo powiedziane. Polacy, wielki, wielki szacun, nie było okazji, tak jak mówiłem, miałem urlop, odpocząłem od kart, odpocząłem od, nie euro, ale od nagrywania, wspaniały, spędzony czas z przyjaciółmi, no i było pięknie. Czeska Republika, Albania, proszę, Krychowiak jako Polak, gratulujemy transferu do PSG. Słowacja, Island, wielka niespodzianka, niestety Francji już nie dali rady Francuzom. No i mamy tutaj na razie wynik bezbramkowy 0-0. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Mamy Albanię, mamy Szwajcarię, Hiszpanię, Belgię, ale na karcie 11. Ale dzisiaj grumi coś tam. Island i Czeską Republika. 0-0 podczas pierwszej połowy. Zobaczymy, czy druga połowa przyniesie jakiegoś gola. No, na to wszyscy oczywiście czekamy. Zobaczmy. Mamy Polskę. Mamy Walię. I Walia 1-0. Ledley. 1-0. Walijczycy po prostu są niesamowitą niespodzianką tych mistrzostw. Tutaj znowu dwie wspaniałe karty wpadają. Tutaj sobie to tak zrobimy, żebyśmy wiedzieli. Dobra, i mamy Rumunię i Irlandię Północną, te dwa zespoły. No i czy Portugalia odpowie, czy uda im się coś tutaj osiągnąć? Czechy, Albania, Rosja, niestety Ukraina, znowu Island i Hiszpania, i tym samym niesamowite emocje, niesamowita niespodzianka po raz drugi. Walia, czy po raz drugi, no, kolejna niespodzianka. Walia wygrywa po golu Ledleya 1-0 z Portugalią i tym samym gra w finale. A z kim, to przekonamy się już niebawem. Trzymajcie kciuki. Cześć!